Hejka! Cześć kochani, witam was na kanale Toysland, z tej strony Anka. A dzisiaj moi drodzy, specjalnie dla was przygotowałam kalendarz adwentowy. Tak, to dzisiaj właśnie zajrzymy do tego kalendarza, w którym to ukrywają się aż 24 niespodzianki. Jak widzicie, tutaj jest psi patrol, cała dzielna brygada szczeniaczków. A więc w tym kalendarzu ukrywają się niespodzianki związane właśnie z psim patrolem. Już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co tam w środku znajdziemy. Jakie to 24 niespodzianki tutaj dla nas przygotowano, co tam skryto. A więc szybciutko zabierajmy się do otwierania kalendarza adwentowego. Na kanale Toysland znajdziecie kilka odcinków z kalendarzami adwentowymi, na przykład z kalendarzami Lego. Koniecznie zajrzyjcie, ukrywały się tam fantastyczne niespodzianki. Mam nadzieję, że i tutaj znajdziemy naprawdę coś fajnego. A teraz uwaga, uwaga, ups, otwieramy kalendarz. No i są 24 okienka. Bardzo fajnie to wygląda. Niektóre okienka są, zobaczcie, naprawdę bardzo duże. Jestem strasznie ciekawa, co właśnie w tych dużych okienkach się ukrywa. Ale to nie wszystko, ponieważ tutaj, zobaczcie, dołączone jest takie jakby pole, na którym to możemy się świetnie bawić. Jest to chyba śnieg, prawda? Tutaj, zobaczcie, mamy logo psiego patrolu odciśnięte na śniegu. No dobra, koniec gadania. Czas na odpakowywanie, na otwieranie okienek. Poszukajcie razem ze mną okienko numer 1. No i jedyneczka jest oczywiście tutaj. To tutaj ukrywa się pierwsza niespodzianka. Pierwszy prezencik. O rety, to jest szczeniaczek, ale ekstra, wow! Ale ekstra, pierwsza figurka, jaką znalazłam w kalendarzu adwentowym, to oczywiście Chase. Spójrzcie, jak on jest fajnie ubrany, ma na sobie granatową, ciepłą czapkę, ma oczywiście swoją odznakę. Ta figurka jest dosyć duża, a więc śmiało możemy się nią bawić. No a ja będę mogła dla was przygotować bajki na kanale Toysland, jak i na kanale Topik i Topcia. Dobra, teraz czas na numerek drugi. A numerek drugi jest tutaj i on jest taki dosyć, zobaczcie, duży. Ciekawe, co się tutaj skrywa za niespodzianka. Taka duża, fajna. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? To chyba, słuchajcie, będą jakieś sanki. Ups! Tak, to sanki dla naszych piesków. Ale odlot, ale super. Nasze pieski będą mogły razem z nami iść, zjeżdżać z górek. No o ile spadnie śnieg, mam nadzieję, że spadnie i będzie go całe mnóstwo. Bardzo fajne jest to, że nasze figurki pod spodem mają dziurkę, a więc możemy sobie figurkę tutaj, o zobaczcie, postawić i ona nam z tych saneczek nie spadnie. No dobrze, teraz numerek trzeci. A trójka jest bardzo długa. Co się tutaj będzie ukrywało? O raju! Taka długa, długa ta trójeczka jest. Jestem aż ciekawa. To jest... Wow! To jest górka! Górka, abyśmy mogli zjeżdżać na sankach. Właściwie, żeby nasze pieski mogły świetnie się bawić i zobaczcie, zjeżdżać. Wygląda, jakby to była naprawdę taka śnieżna góreczka. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że tutaj jest. A więc Chase już może zacząć zabawę. Uwaga, uwaga! Zjeżdża Chase! Wow! Chase chyba uwielbia zabawy na śniegu. Ja tak samo. Dobrze, teraz czas na numerek czwarty. A numerek czwarty jest bardzo duży. Jest, zobaczcie, ogromny. No i tutaj mamy takie fajne lampeczki. W ogóle całość wygląda ekstra, kolorowo, bardzo fajnie. Ale jaka będzie tutaj niespodzianka, jak to takie duże, zobaczcie, miejsce mamy. To co tu może być? Okej. Wow, to jest sklep ze słodyczami. Ale czad, spójrzcie. Możemy tutaj przyjść kupić cukierki. Niesamowite. Będziemy mogli sobie zbudować takie małe miasteczko dla naszych piesków. Są tutaj cukierki, lizaki, wszystko, zobaczcie, pokryte śniegiem, a więc wygląda to bardzo zimowo i bardzo świątecznie. A tutaj mamy dużo miejsca, na przykład, aby postawić któregoś z naszych ulubionych bohaterów bajki Psi Patrol. Numer 5 jest tutaj, tutaj również są kolorowe lampeczki, wszystko bardzo fajnie zrobione, świątecznie. A teraz zobaczmy, jaka tutaj ukrywa się niespodzianka.
Tutaj jest... Spójrzcie sami, to jest bałwanek! Ale fajnie! Bałwanek oczywiście musi być. Ja uwielbiam lepić bałwana. Oby spadł śnieg, to będziemy mogli go ulepić. A tutaj zobaczcie, bałwanek zrobiony oczywiście z trzech kulek śniegu. U góry najmniejsza, średnia i taka wielka kula. Jest też, są też guziczki, marcheweczka jako nosek, tylko brakuje mu kapelusza. Może znajdziemy kapelusz pod kolejnym okienkiem, a kolejne okienko to oczywiście okienko z numerem 6. No pewnie, że tak. Tutaj mamy szóstą już niespodziankę. I to jest, zobaczcie, choineczka. Choineczka do naszego miasteczka pieseczków, psiego patrolu. Choinka bardzo ładna. Wow! Tutaj nawet jest śnieg u góry. Choinka wygląda tak. Jest ona dosyć duża, zobaczcie, w porównaniu do figurki. Jest całkiem spora. Ale czy my znajdziemy tutaj jeszcze jakieś szczeniaczki? Jeszcze jakieś figurki naszych piesków, ulubionych bohaterów? No, mam nadzieję, że tak. Może pod numerkiem 7 znajduje się figurka z bohatera jakiegoś z psiego patrolu. Oby tak było, bo już nie mogę się doczekać, aby uzbierać ich nieco więcej. Ale nie, tutaj nie mamy figurki. A co my tu mamy? Chyba jakąś góreczkę. Taką górkę, bryłę lodu. O, zobaczcie, tutaj jest lodowisko. Możemy tutaj jeździć na łyżwach. Naszymi figurkami jak najbardziej, ponieważ jest tutaj dużo miejsca. Lodowisko jest, bałwanek jest, choinka też. No i mamy też górkę do zjeżdżania na sankach. Ale chyba nikt nie lubi bawić się tak całkiem sam. A więc halo, halo, chcemy kolejnych bohaterów z bajki Psi Patrol. Może pod numerem 8 będzie się ukrywał kolejny bohater, kolejny szczeniaczek. Tutaj są ryżowe sanki. Wyglądają jak sanki dla Sky. Znajdziemy tutaj Sky w tym kalendarzu? Oby tak, oby tak. Numerek 9, numerek 9. Dajcie nam Sky, dajcie nam Sky. Słuchajcie, tak, chyba tam będzie szczeniaczek. Ale to jest chyba Sky. Sky jest przecież bardziej różowa. Wow! Spójrzcie, ale ekstra, to oczywiście Rabu, ale super wygląda, ma żółtą czapkę, taką samą, zobaczcie jak ma Chase, ale tutaj mamy oczywiście inne kolorki, każdy szczeniaczek ma swój ulubiony kolor, Chase granatowy, Rabu żółty. Te różowe sanki to chyba za bardzo do naszych szczeniaczków nie pasują. Musimy koniecznie poszukać Sky. Różowe sanki na pewno jej bardzo się spodobają. Ale Sky chyba nie jest aż taka duża, aby musiała się schować do takiej wielkiej kryjówki. Więc tutaj raczej będzie coś innego niż piesek. Tak, tutaj mamy, zobaczcie, pojazd jakiś. Jest to pojazd Rabu. Świetnie! I to jest, kochani, chyba odśnieżarka, taki pług, którym to nasze szczeniaczki będą mogły odśnieżać ulicę. Z drogi, bo nadciągam! Odśnieżarka już gotowa! Muszę odśnieżyć całe nasze miasteczko! Zaczekaj! Wsiądę tylko na sanki, zaczepimy sanki do twojego wspaniałego wozu i będziemy mogli zrobić kulik! Tit, 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 tit! Okej! Uwaga! Ruszam! Wow! Wow! Szczeniaczki świetnie się bawią. Tutaj możemy przyczepić oczywiście kolejne sanki, które czekają na Sky. Tylko szybciutko musimy ją znaleźć. Tu, 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 tu. Numerek 11 jest właśnie tutaj. Tutaj chyba Sky nie będzie, ale będzie coś bardzo długiego, jak widzicie. No to zobaczmy, zobaczmy. Co tu będzie, co tu będzie? Już nie mogę się doczekać. O, kolejna górka. Jestem troszeczkę zawiedziona, ponieważ mamy tu kolejną górkę, chociaż możemy je ze sobą połączyć. Możemy stworzyć jedną wielką górę. No dobrze, górka niech będzie. Jak już musi, to niech będzie. Teraz numerek 12. Gdzie on się skrył? A, jest tutaj. I tutaj, kochani, jest takie małe okienko, a więc tutaj może być figurka, może być jakiś szczeniaczek. No, otwórz się. Są nóżki! A te nóżki, a te łapki należą oczywiście do Rockiego, który ma super zieloną czapkę. Jedno ucho takie sterczące, drugie przyklepnięte. Wygląda bardzo słodko. Uwielbiam Rockiego. Rocky zawsze dba o porządek, jest taki uśmiechnięty, zadowolony.
No dobrze, to był numerek 12, a więc teraz czas na 13. I zobaczcie, ponownie mamy tutaj takie wielkie, wielkie okienko. Czy tutaj ukrywa się kolejny budynek? Myślę, że tak, bo takie duże to okienko. Zawsze staram się tak ładnie otworzyć ten kalendarz, ponieważ później tutaj do tego kalendarza topik i topcia ukryją niespodzianki. Oczywiście zupełnie inne niż te, które teraz widzicie. A my tutaj mamy, kochani, kolejny sklepik. Tym razem sklepik z zabawkami. Sklepik z zabawkami, który ma przepiękny zielony kolor. Możemy tutaj kupić misie, puzzle, czołgi. Zobaczcie, nawet figurki piesków. Najróżniejsze, fantastyczne zabawki można tutaj właśnie kupić. A więc mamy już dwa sklepiki. Bardzo fajnie. To mi się akurat bardzo podoba. Już niedługo na moim kanale oczywiście będziecie mogli zobaczyć bajki. No, może pieseczki wybiorą się właśnie na zakupy, zakupy świąteczne. Może postanowią kupić jakieś zabawy w sklepiku z zabawkami. A teraz, oj, czas na numerek 14. I tutaj jest coś mniejszego, ale mam nadzieję, że równie fantastycznego jak pozostałe niespodzianki. O, co my tutaj mamy? Zobaczcie, co to będzie, co to będzie. Wow, ale fajnie, spójrzcie, kto to taki? To oczywiście Wally, oczywiście, że tak, bardzo go lubią, jest wspaniały, zobaczcie, jakie ma długie zęby i krzaczaste brwi, wygląda wprost, jakby był wyjęty z bajki. To jest oczywiście Morse, który bardzo lubi pływać. No i tutaj mamy, zobaczcie go, tak jakby wypływającego z wody, takiej zamarzniętej właściwie. O, rety, nie jest ci tam zimno? Dobrze, teraz kochani, numerek 15. A ten numerek jest o tutaj i to znowu takie duże, prostokątne okienko. Co tutaj będzie? Co tutaj będzie? O, kolejny pojazd, ale tym razem jest on w kolorze zielonym. Czyli mamy dwa w sumie takie same pojazdy, no, różnią się one tylko niestety kolorami. Nie za bardzo lubią, kiedy niespodzianki się powtarzają, wolę, kiedy są zupełnie od siebie różne. No, ale tutaj mamy pojazd, którym może jeździć na przykład Rocky. A więc jeżeli spadnie bardzo dużo śniegu, to jak najbardziej Rubble oraz Rocky będą mogli pomóc nam odśnieżać drogi. 15 była, a więc teraz numerek 16. I on jest tutaj, właśnie tu się skrywa. I kto tam będzie? Kto tam będzie? To będzie tak! To będzie Marshall! Tak, bardzo się cieszę, ponieważ uwielbiam Marshalla. Jest on przeuroczy i przezabawny. Ciągle się o coś przewraca, ciągle się potyka, no i za to właśnie go lubią. Uzbieraliśmy już 4 figurki. Nadal szukam Sky. Może skryła się pod numerkiem 17. Zobaczmy. O nie, tutaj mamy sanki. Sanki doskonale pasujące do Marshalla. Marshall uwielbia jeździć na sankach, mówię wam. Tutaj niedługo na kanale Toysland będzie mnóstwo przygód z psim patrolem, bo się mu zbierało tyle zabawek fajnych, że bajki można nagrywać dla was. No i Marshall, zobaczcie, siedzi sobie w swoich czerwonych saneczkach i wygląda w nich bardzo fajnie. Teraz musimy poszukać 18. Tak wielkimi krokami zbliżamy się do końca kalendarza. Zostało jeszcze kilka numerków, ale już co? Coraz mniej, coraz mniej. A te niespodzianki takie fajne. A to co, zajączek jakiś? Tak, to jest zajączek. Spójrzcie, ale ma uszy i bardzo słodkie oczka. A jest taki biały, że jak spadnie śnieg, to na pewno bardzo trudno będzie nam go znaleźć. Uwielbiam zwierzątka, zajączki również. Ten jest bardzo słodki, strasznie mi się podoba. Wygląda jak zajączek polarny, bo jest cały, calusi, zobaczcie, bialutki. No dobrze, zajączek ukrywał się pod numerem 18. A więc teraz czas na numer 19. A ten numerek ukrył się, zobaczcie, właśnie tutaj. I może tutaj będzie Sky, bo mamy takie mniejsze okienko, a pod tymi mniejszymi okienkami właśnie ukrywały się pieski. Czy się uda? Czy tu będzie Sky? Pokaż się, pokaż.
No nie, to na pewno nie Sky. To jest oczywiście Zuma, która ma pomarańczową, piękną czapkę. Jest uśmiechnięta i zadowolona. Nic dziwnego, szykuje się tutaj niezła zabawa. Kulik, blepienie bałwana, ubieranie choinki, zakupy w sklepie ze słodyczami i z zabawkami. A więc też bym się tak cieszyła. Okidoki, okidoki, kolejna figurka już jest z nami. Kolejny szczeniaczek gotowy do zabawy. Kto jeszcze się z nami dzisiaj chętnie pobawi? Aj, to sanki! Spójrzcie, saneczki się tutaj też schowały. To są chyba sanki dla Zumy. Pasują bardzo kolorystycznie do jej czapeczki. Oczywiście każdy szczeniaczek może sobie jeździć na jakichkolwiek sankach. Jednak ja, zobaczcie, lubię, jak to jest to tak dopasowane kolorami. Teraz szczeniaczki wyglądają bardzo fajnie. Później połączymy wszystkie te sanki ze sobą i stworzymy jeden wielki kulik dla szczeniaczku. 21! 21 jest tutaj i uwaga, uwaga! Tu, 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 tu. Tak, to ona! To Sky, na którą tak długo czekałam. I mamy tutaj piękną różową czapeczkę, ależ ona jest uśmiechnięta. Bardzo długo czekała, aż ją znajdziemy w kalendarzu adwentowym i w końcu się udało. Wszyscy wsiadać na sanki. Czeka na Was mnóstwo fantastycznej zabawy. Jedne sanki już są, drugie też. To Sky, w końcu Cię znalazłam. Jest też Zuma na swych sankach. A także Marshall. Wow, ale nam się tutaj zrobił długi, długi kulik. Okej, no a co z tobą? A, ty oczywiście masz swój zielony wóz. Wsiadaj tutaj i teraz to ty możesz ciągnąć kulik. Juhu! Numerek 22. Ugi, bugi, ugi, bugi. Ugi, 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 bugi. Co tu jest, co tu jest? Wow, to Cicoletta! Ale czad, wow, ale super. Spójrzcie, ma ona fioletową czapkę i różowy szalik. Wygląda tutaj bardzo słodko i uroczo. Cicoletta jest wspaniała. Bardzo ją lubię. Jest bardzo, bardzo zabawna, chociaż czasami wpada w różne tarapaty. No i zobaczcie, tak ona tutaj wygląda. Może i ona się skusi i wsiądzie na sanki. No i razem ze szczeniaczkami spędzi miło czas właśnie na przykład na kuligu albo podczas lepienia bałwana. 23 przed Wami. Uwaga, uwaga, uwaga. Co tutaj będzie? Co tutaj będzie? A to co? Co to takiego jest? Och, to niedźwiadek. To biały, przepiękny misiu. Spójrzcie, ma cudowną, uśmiechniętą minkę, bardzo szczęśliwe oczka, śliczne uszka, wygląda fantastycznie. Razem z zajączkiem mogą się teraz bawić w śniegu, albo na przykład pobawić się mogą też w chowanego. Myślę, że będą mistrzami, kiedy schowają się w śniegu. Kochani, to już czas na numerek 24, czyli ostatnie okienko przed nami, ale myślę, że 24 niespodzianka może być naprawdę fajna. Zobaczmy, kto tu będzie, co tu będzie. I co to takiego? To jest odznaka psiego patrolu! Wow! Jubi! Mam odznakę psiego patrolu! Ale super! Tutaj ona jest odpinana, zapinana, wygląda bardzo realistycznie, bardzo fajnie. Możemy ją sobie do czegoś przypiąć. Wygląda ekstra. No dobrze, a teraz podsumujmy. Co tak naprawdę znalazłam dzisiaj w kalendarzu adwentowym? Sklepik ze słodyczami. Sklepik z zabawkami, dwie górki, aby szczeniaczki mogły świetnie się bawić, choineczkę, którą szczeniaczki będą mogły pięknie przystroić na święta, lodowisko, ślicznego wielkiego bałwanka, niedźwiadka, a także zajączka. Jest tutaj również Wally! Cika, cika, Cicoletta też się schowała w kalendarzu adwentowym. Rocky i jego przepiękny zielony wóz. Jest też Chase, który ma piękne granatowe sanki. Sky
Czekaj! Wow, jej sanki są różowe. Zuma! Uwielbia zabawy na śniegu. Marshall! Też tutaj jest. Rabol, który pomoże nam odśnieżać ulicę. Kiedy spadnie już biały puch, on na pewno chętnie przyjdzie z pomocą. Kalendarz adwentowy psiego patrolu strasznie mi się podoba. Jest po prostu cudowny. Niespodzianki przypadły mi do gustu. A już niedługo szczeniaczki wystąpią dla Was w bajkach na kanale Toysland, jak i na kanale Topik i Topcia. Nie zapomnijcie, że Topik i Topcia również uwielbiają niespodzianki. Zapraszają Was na swój kanał. Tam także znajdziecie kalendarze adwentowe i nie tylko. Kochani, my słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!